W jednym z poprzednich nagrań dobieraliśmy współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji chemicznej spalania całkowitego etenu. Teraz zastanówmy się, jak dobrać współczynniki stechiometryczne w reakcji spalania całkowitego etanu. Etan jest drugim w szeregu homologicznym węglowodorem nasyconym. O węglowodorach mówimy, że są nasycone, kiedy znajdują się w nich tylko i wyłącznie wiązania pojedyncze. Etan w przyrodzie występuje głównie jako składnik gazu ziemnego. W trakcie spalania całkowitego etanu, podobnie jak dla każdego innego węglowodoru, powstaje tlenek węgla 4 i woda. Zacznijmy ustalanie współczynników stechiometrycznych od zbilansowania liczby atomów węgla po obu stronach równania. Po stronie substratów mamy dwa atomy węgla w cząsteczce węglowodoru. Natomiast po stronie produktów jest tylko jeden atom węgla. Musimy podwoić liczbę cząsteczek tlenku węgla 4. Teraz kolej na atomy wodoru. Po stronie substratów wodór znajduje się tylko w cząsteczce etanu i mamy tu sześć atomów wodoru. Natomiast po stronie produktów Mamy tylko dwa atomy wodoru w cząsteczce tlenku wodoru. W takiej sytuacji musimy się zastanowić, ile razy trzeba pomnożyć liczbę cząsteczek wody, aby otrzymać sześć atomów wodoru. Dokładnie, musimy mieć trzy cząsteczki wody. 3 razy 2 da nam sześć. Czas przejść do ostatniego atomu w tym równaniu reakcji chemicznej, do atomu tlenu. Po stronie produktów mamy 2 razy 2 plus 3 razy 1 atomy tlenu, co daje nam 7 atomów tlenu. Tyle samo atomów tlenu musimy mieć po stronie substratów. Po stronie substratów atomy tlenu znajdują się w dwuatomowej cząsteczce tlenu. Musimy tyle razy pomnożyć to 2, aby otrzymać 7. Wychodzi, że musimy mieć 3,5 cząsteczki tlenu. Nie powinniśmy operować połówkami cząsteczek, dlatego też w równaniu reakcji chemicznej współczynniki stechiometryczne muszą być liczbami całkowitymi. Jeśli zgodnie ze stechiometrią równania reakcji chemicznej wychodzi Ci jakakolwiek połówka, to musisz podwoić wszystkie współczynniki stechiometryczne w danym równaniu reakcji chemicznej. W takim razie w zbilansowanym równaniu będziemy mieć dwie cząsteczki etanu, siedem cząsteczek tlenu, cztery cząsteczki tlenku węgla 4 i sześć cząsteczek tlenku wodoru. Teraz mamy już poprawnie uzgodnione równanie reakcji chemicznej spalania całkowitego etanu.